Thank you.
Siemanko, mam nadzieję, że teraz zaczynam z dźwiękiem. Cześć, witajcie. Jak się macie w ten ciepły, bardzo już wiosenny dzień? Ja się tak uprałem wiosennie i przez to, że czas przestawiony, no to będą nam towarzyszyły z tyłu za ekranem zachody słońca. Już tam słońca akurat nie widać, bo już po zachodzie pewnie niedawno, ale witajcie. Cześć, dajcie znać, czy wszystko słychać, czy wszystko widać. Jest zarąbiście, super, cieszę się bardzo. Jak się macie? Cześć, diabeł pisze, że jest zajebiście. No to ja się cieszę, jeżeli tak u was jest. U mnie też, bo już kawka zrobiona dzisiaj. Będzie w temacie on i em troszeczkę. Zaraz jak się z wami wszystkimi przywitam. Bookinga, Milczyk, cześć, słychać mnie dobrze. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że muza nie zagłusza, wszystko jest ok. Bo jak coś, to będziemy tutaj wszystko zaraz zmieniać. Już jest lepiej niż za pierwszym razem. Już ogarnąłem, żeby włączyć mikrofon, a nie gadać do was tak po prostu. Słyszałem, że ktoś mi zazdrości grzywy. A tam żaden powód do zazdrości. Ta grzywa niestety jest problemem, więc to nie jest nic przyjemnego. Układanie włosów trwa dłużej niż wam, drogie kobiety, więc to nie jest takie wszystko proste. Niestety. Żeby się ogarnąć, że transmisja na żywo w internetach, ale co jest pozytywne i co jest dobre, że ogarnąć się trzeba tylko od pasa w górę, a tutaj proszę bardzo, a nie, chociaż w sumie w krótkich spodenkach teraz można popylać już, bo już jest tak ciepło, że koszula i dresy, no Ola się zawsze ze mnie śmieje, że koszula i dresy, no ale co, to są takie chyba stylówki, powiedzcie, że są. Cześć, dobrze się macie? Piszecie, że jest dobrze, że jest fajnie, cieszę się bardzo. Lepiej mieć grzywę niż nie mieć wcale? No pewnie tak, chociaż z drugiej strony człowiek wstaje rano i zawsze jest ogarnięty, to też jest inaczej, a tak to ciągle jakieś tam coś nie tak jest. Siema, dobrze cię widzieć. Ciebie również dobrze czytać, Oskarze, bo niestety nie widzę ciebie, ale wy widzicie mnie, to całe szczęście, nic znaczy, że nie popsułem. Kochani moi mili, co tam u mnie też słychać książkowego? Co u was słychać książkowego? Co tam ciekawego ostatnio przeczytaliście, powiedzcie mi? Bo ja sobie czytam na czytniku. Mam na czytniku. Czytam sobie projekt Hail Mary. Już chciałem powiedzieć Project Hail Mary, ale czytam projekt Hail Mary. I jest to książka autora Marsjanina, którego nie czytałem, ale oglądałem. Ale sama książka w sobie, no powiem wam szczerze, fajne klimaty, ja lubię takiego bohatera, który znajduje się sam gdzieś i musi walczyć o świat i o to, żeby świat przetrwał, ale generalnie powiem wam szczerze, że chyba spodziewałem się czegoś innego, albo może miałem zawyżone oczekiwania względem ocen, tak mi się wydaje, więc może dlatego, ale no, czego tak w zasadzie oczekiwałem, że będzie ta akcja trochę szybsza. Tymczasem wydaje mi się, że jakby z tej książki już prawie ją kończę czytać, gdyby urwać z niej tak, prawie ją kończę, 200 nawet stron, to generalnie by się za dużo nie zmieniło, bo ta cała główna oś i ta akcja, no, ja wiem, że tam chodzi o budowanie jakiegoś napięcia, ale mogłoby być lepiej i mogłoby być szybciej, tak uważam. No, ostatnia, na kanale moim ostatnią recenzją właśnie jest Kapłan Kotowskiego, Paulina, czytasz? Nie znam tej książki, nie znam. A Zamknij wszystkie drzwi, faktycznie słabsza niż Wróć przed zmrokiem, Kinga pisze. No, jak się przeczytało pierwszą Wróć przed zmrokiem, to ta druga już jest słabsza, ale jakby się przeczytało pierwszą Zamknij wszystkie drzwi, no to do momentu, ażby się nie poznało Wróć przed zmrokiem, mogłaby być naprawdę dobra dla kogoś. No, cieszę się, Oskar, że ci się Hrabia Monte Cristo podoba, to jest książka, to jest jedna z najlepszych moich książek i to jest jedna z książek, którą z chęcią przeczytałbym drugi raz. Nawet zacząłem trochę sobie audiobooka słuchać, ale to jest, jeżeli miałbym czytać jakąkolwiek książkę po raz drugi, to byłby to na pewno Hrabia Monte Cristo. W ogóle ja się przełączę tutaj na widok wasz. Zaraz tu mi się pojawią wiadomości od was. Cień utraconego świata. A leży u mnie tam Cień utraconego świata na regale. Jest. Wołyń. Zdradzony Zychowicza. Ostatnio Nowy Wspaniały Świat.
Agata Christie 12 prac Herkulesa. A właśnie, a ja właśnie chciałem sobie zacząć Agati Christie coś czytać i powiem wam, że... Morderstwo w Orient Expressie mam. O, Morderstwo w Orient Expressie. A Mentalista u mnie, u ciebie skończony, bo nie wiem, czy warto zaczynać... A, czekajcie, o tego Mentalistę chodzi? Tego... O, ja w ogóle nie czytałem jeszcze tej książki. Ja nie wiem, czy się za nią wezmę. Ona jest strasznie gruba, a ja mam dużo ciekawych książek teraz, o których chciałbym wam opowiedzieć. Siemanko, Krzysiek. Czy... Skończyłam Billy Summers, ale mam nierówna jest? No cóż, a ja chciałem ostatnio sobie wziąć 7 minut po północy. Coś kojarzę. A ja właśnie ostatnio, a propos ryczenia jak bubr, to ja nie oglądałem 7 dusz. A propos Willa Smitha, który stanie się już ciekawym memem, na pewno ta sytuacja z jego, gdzie o policzkowaniu też będziemy chyba mówili trochę, to obejrzałem sobie w końcu 7 dusz i no naprawdę powiem wam, że piękny film, piękny film. Zresztą ja lubię Willa Smitha z tamtych lat, gdzie grał takie dramatyczne role. Jestem legendą, to jest jeden z moich ulubionych filmów. Malowany człowiek. A mam tutaj właśnie w nowym wydaniu. Chyba. Mam, bo wcześniej były chyba po... Wcześniej były po tomy porozbijane na mniejsze w oprawach miękkich, a teraz są w twardej zbiorcze. Okej, okay. No widzę, że czytacie tego Mentalistę. No dobrze, zobaczymy. Może się sami wymienicie opiniami, jak wam się podoba. Horror styl raczej nie. No u mnie, już wam mówię, co tutaj się u mnie będzie teraz działo w najbliższym czasie. Poza tym, że teraz się widzimy na live, już drugim z kolei, z czego się bardzo cieszę, że jesteście tutaj. Jest mi bardzo miło, że w takim licznym gronie znowu się widzimy. Oczywiście będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i... No i będzie dzięki temu może wieść o tym, że rzeczy w książkach są też spoko i że idą dalej i że wcale nie ma tu SKWD, o którym zaraz pogadamy, bo nie chciałbym, żeby od samego początku mojego kanału to było i dzisiaj tak trochę o nim powiem, bo wiem, że jest część nowych widzów, którzy nie wiedzą, a może część starych już zapomniała, co ja miałem na myśli przez to i dzisiaj trochę rozwinę. Katarzyna Bonda o włos. Wojna Makowa. Dobrze. Czytacie Dygot Jakuba Małeckiego również. Cieszę się bardzo, kochani, że czytacie. A co tutaj? Czekajcie, bo jednak znowu coś mi tutaj nie działa. O, dobra. Jest, lekko się tutaj wszystko... O, dobra. Jest okej. Okay. Więc tak, u mnie ostatnio recenzja Zamknij Wszystkie Drzwi na kanale, to potem sobie obejrzycie oczywiście po audycji naszej, po transmisji na żywo, audycji chciałem powiedzieć, bo w podcaście Przedsionek Piekła jest również z napisami i również z napisami w języku angielskim wrzuciłem, więc jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, albo sprawdzić, jak tam się przetłumaczyły te rzeczy. Przedsionek Piekła, spoko książka. I Zamknij Wszystkie Drzwi, również spoko książka. To są takie książki teraz na tę porę roku, że szybko się czyta, szczególnie w plenerze. To są książki... no, nie mogę powiedzieć, że coś po nich w was zostanie na długo, bo to są tak zwane czytadła, jednorazowe raczej książki. Ale w swoim tym gatunku, w tej jednorazowości są naprawdę dobre. Że to nie będzie książka... która was w jakimś stopniu będzie odstręczać od czytania, ale wręcz przeciwnie, może was czytelniczo rozruszać. Takie książki, które właśnie są nieodkładalne, które się czyta bardzo szybko, w jeden czy dwa wieczory. Więc to są te rzeczy, które u mnie na kanale. Słowa z Światłości Sandersona, a jak ktoś zajrzy do nowego TikToka, to tam zobaczy Słowa Światłości. A ja sobie przywiozę Słowa Światłości. Ale jaki to jest kolos? Dajcie, że spokój. To jest po prostu... Drogę Królów naprawdę wspaniale wspominam i chciałbym za te Słowa Światłości się również wziąć. A co tam jeszcze z newsów książkowych, kochani? Bo ja słyszałem, że tak. Olga Tokarczuk, podobno na podstawie jednej z książek Olgi Tokarczuk ma powstać gra. Ale twórców Metamorphosis, czyli takiej gry, którą
zrobiło studio na podstawie Franza Kafki, jednej z powieści, czyli Przemiany, gdzie sterowało się właśnie takim, no takim insektem i przemierzało ten świat i w tle siedział też proces i wszystkie inne takie rzeczy. Generalnie jak ktoś nie lubi wsiadać na karuzelę, to tej gry nie polecam, bo można dostać naprawdę, albo ma jakieś problemy zdrowotne z nadmierną zmianą kadrów i ciągłym dziwnym jakimś pływaniem kamery. To nie polecam, bo rzeczywiście można się zmęczyć. Ja będę dla was na pewno miał... O, niedługo będę wam... Ja patronuję tej książce, bo... Czekałem na jakieś dobre post-apo, aż w końcu się pojawi, no i pojawiło się dobre post-apo, po latach wznowione w nowej okładce. Ja się cieszę, że tę książkę będę mógł prezentować i będę mógł ją trochę podpromować, bo wśród młodzieżówek takich, wydaje mi się, że takich książek też brakuje i tu będzie fajny motyw związany właśnie z wykluczaniem ze względu na wygląd, więc uważałem, że no ja chcę to. Chcę koniecznie za tę książkę się tak wziąć lepiej. Jeszcze jakieś ciekawe książki będę miał dla was na pewno. Lee Childa będę miał dla was. Mam w ogóle Ziemiańskiego książkę nową. Ucieczka z Festung Breslau. Coś takiego w klimatach wojennych, jakby ktoś prefer. A tu w ogóle ten kod QR, który jest z tyłu, prowadzi prosto do filmu. Na kanał, do mnie. Także całkiem spoko, co? Jak pójdziecie do Empiku, to klikniecie przy kimś, będziecie, a ja już mam subskrypcję, zowa, u tego gościa. Więc fajnie. A z Sandersonem to generalnie powiem wam, że są duże problemy, bo Sandersona już nigdzie dostać nie można. Bo ja patrzyłem sobie na przykład ostatnio na Zmugły Zrodzonego, żeby przeczytać, bo nie lubię takich przerw. Wiem, że Drogę Królów czytałem już jakiś czas temu i powiem wam szczerze, że teraz powracanie do tej historii. No, Kaladina tylko pamiętam, Dalinara też pamiętam, o, który miał dziwne sny, ale zresztą już mam trochę problemy i przydałoby się takie streszczenie tego, co się wydarzyło, chyba że sięgnę do swojej pierwszej recenzji na kanale, gdzie tam wiadoliłem, nie wiem, czy ktoś pamięta, jak zamulałem. Patrzcie, to jest hit. Pierwsza recenzja na kanale 5 lat temu, dlatego będziemy obchodzić rocznicę niedługo 5 lat kanału, więc coś, może już będziecie mieli jakieś propozycje, ja na pewno was spytam. Nawet, kurde, nie widać dat na tym YouTubie, śmieszna sprawa, ale no nie widać, kiedy to zostało opublikowane dokładnie. No jestem ślepy, ale nie widzę, musiał wejść w swój kanał, żeby bardziej szczegółowo to zobaczyć, no ale... Zobacz, nie wiem, czy ktoś widział już wcześniej, pewnie ktoś z was widział. Słuchajcie tego gościa. Trochę głupio jest mi wracać do was po tak długiej przerwie, tym bardziej, że wcześniej sam motywowałem was do tego, żebyście nie zaprzestawali dążyć do swoich celów. Niestety, często bywa tak, że motywatorowi samemu brakuje motywacji. Dlatego od razu na starcie dziękuję i witam książkowych użytkowników Instagrama, którzy wyrazili zainteresowanie i chęć obejrzenia filmów z cyklu książkowego. I witam też moich wcześniejszych widzów, którzy pojawili się tutaj w poszukiwaniu treści typowo gamingowych. Jak najbardziej na miejscu. Ale patrzcie. Świat przedstawiony, podzielona recenzja wnikliwa na rozdziały. Sanderson postawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko, biorąc pod uwagę to, że strasznie ciężko jest być nowatorskim w XXI wieku, gdzie tyle światów fantastycznych zostało już nam przedstawionych na kartach innych powieści. Droga Królów jest zdecydowanie dziełem odkrywczym. Świat stworzony przez Sandersona, mimo że momentami może nam przywodzić na myśl inne światy, to jest na swój sposób niepowtarzalny. Wraz z bohaterami jesteśmy osadzeni w XII wieku, który na myśl przywodzi nam zupełnie inne skojarzenia, aniżeli te opisywane w książce. Świat ten wydaje nam się być zupełnie równoległy do tego, który znamy z historii, ale w swoich opisach jest na tyle wiarygodny, że jesteśmy w stanie w niego uwierzyć. Jak oceniacie recenzenta, co? Jakbyście teraz zobaczyli takiego gościa, wpadlibyście na YouTubie, byłaby subskrypcja, czy jednak nie? Czy zamula? Trochę zamula. A jakie były komentarze w ogóle? Jest tu ktoś, kto zostawił komentarz? Czy jest tu jakiś widz, który jest od 5 lat i widział tę pierwszą recenzję? Przekonałeś mnie, świetna recenzja, ale to jest 4 lata temu. A to było... Czekajcie, no. Pozdrow 2021. O, jest to pierwsza recenzja, więc głęboko wierzę w waszą wyrozumiałość.
Już teraz widzę, jak o wielu istotnych rzeczach zapomniałem wspomnieć, a to się nic nie zmieniło, do tej pory tak jest. Chyba aż nadto skupiałem się, aby nie spoilerować, gdy już drogi królów nie mają ze sobą. Nie wiem jeszcze, czy pozostać przy takiej formie, czy może ją nieco zmienić, podzielić na dwie części, recenzja dla tych, którzy przeczytali, i analiza pozostałych. Liczę na waszą pomoc. To niezły okoń. Niezła recenzja, po 5 lat temu. O jeny. Ale się człowiek zestarzał. Dobra, kochani. To jest dobry moment na to, żeby przejść do tematu, bo temat właśnie trochę będzie z tym powiązany. Ale właśnie, co do tematu... A w zasadzie co do Sandersona, bo najpierw miałem dokończyć wątek z Sandersonem, że ciężko jest o jego książki teraz i liczę, że będą jakieś tam wznowienia. To były czasy. O, Kasia pamięta, to były czasy. Ale co, że lepsze niż teraz? Nie, proszę, nie. Nie mów tak. Nie pisz tak, proszę, Kasia. Ja oglądałem, jak wyszła recenzja zaraz, bo akurat szukałem coś o Drodze Królów i zostałem do tej pory. No to się jeszcze okazuje, że jeszcze kogoś jestem w stanie złowić do sieci na Drogę Królów starą. Jezus, jak miło. Kochani, ja odpalam już Skype'a. Miłość mi się z wami oczywiście rozmawia, ale miejmy w pamięci to, że ktoś będzie ten stream odtwarzał później, jak już my sobie stąd pójdziemy do swoich spraw po czasie. I chciałbym, żeby dostał też jakąś tam konkretną wiedzę w temacie oczywiście, żeby nie było same tam pitu-pitu, chociaż tak miała się nazywać ta seria pitu-pitu. Ale pogadajmy, przejdźmy do konkretów, bo ja bym mógł sobie takie streamy robić, ale to chyba nie na tej platformie. Bardziej by trzeba było się przerzucić na inną, żebym mógł sobie tak swobodnie z wami pogadać przez dłuższy czas. Albo przy jakiejś grze, bo ostatnio powiem wam, że Disco Elysium sobie... W końcu wyłapałem w promocji jakieś, bo szkoda mi było wcześniej, bo wiedziałem, że mogę nie być jakoś super systematyczny w graniu, no bo ostatnio u mnie i konsoli nie ma i mało jest bardzo grania i odpaliłem, podoba mi się, ale trzeba mieć na to czas. No i tutaj się znowu robi problem, że mogę niestety nie grać, ale uważam, że no takimi grami, takie gry jest to jakiś tam ukłon w stronę czytelników, bo ta gra bardzo przypomina taką książkę RPG trochę. Mogliby zrobić właśnie Drogę Szamana w takim stylu, by było spoko. A jest teraz pięknie u mnie za oknem. To w zasadzie nie zachód, ale fajne już tam są. Fajne są tam chmurki, coś tam już widać. Co za nutka? O Jezus, nie wiem, bo są te wszystkie piosenki... Nie, to nie było to, co napisałeś. To są piosenki z bazy, niestety z Epidemic Sound, stety może, bo bawiliśmy się kiedyś na streamach Michała Wiśniewskiego i inne rzeczy. To było spoko, ale te streamy nie mogły potem zostać zapisane ze względu na to, że no prawa autorskie, tak? I Michał Wiśniewski potem miał pretensje, że Kaśkę puszczałem i te wszystkie inne jego hity. Dobrze, ja odpaliłem już Skype'a, więc jeżeli ktoś z was miałby pytanie w temacie albo chciałby mnie spytać, co mam na myśli przez pisząc SK, czekajcie, SKWD, to proszę bardzo, ale ja już może słowem wstępu co nieco zacznę. Nie mam przygotowanych żadnych notatek, będę leciał z głowy, ponieważ no, jest to temat, z którym ja się stykam właśnie od 5 lat. I ten młody okoń, którego tam wcześniej widzieliście, zaczął z takiego pułapu stereotypicznego, tak mógłbym powiedzieć, że... Czy było to słychać? Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, co tam się dzieje, ale... Ale chyba ktoś zebrał z całego weekendu butelki i je wyrzucał. A że weekend był ładny, miły i ciepły, no to trochę się tego nazbierało. W każdym razie, wracając do SKWD, To ja wam o tym już się parę razy żaliłem, ale właśnie wracając, nawiązując do młodego okonia, no to młody okoń zaczął, dlaczego stereotypicznie? Bo ja zaczynając kanał o książkach, myślałem, że wiecie, jeszcze do końca nie wiedziałem, w którą stronę chcę iść. Przed kanałem książkowym, w zasadzie okoń w sieci był trochę, pierwotnie był pomysł na kanał gamingowy, ale uznałem, że... No nie chciałbym robić takiego zamętu w internecie, tak zamętu, w zasadzie nie zamętu, ale
tak jak lubię grać, to wydawało mi się, że akurat granie w gry nie będzie moją pracą. Tak po prostu czułem, miałem takie przeczucie i mu zaufałem, że nie chcę w to iść, dlatego że to jest tylko przyjemność i tej przyjemności akurat nie będę w stanie zamienić w pracę, choć wiem, że jakbym się bardzo starał, to pewnie teraz widzielibyście mnie na przykład w tych filmach, które robi PlayStation zamiast tutaj, ale czy byłbym spełniony i czy cieszyłbym się? Nie wiem, bo pewnie i tak bym czytał książki, więc... I chciałbym opowiadać historię, bo od samego początku chciałem opowiadać historię, ale to nie o mnie. O syndromie KWD. Więc ja zaczynając właśnie pierwsze recenzje, myślałem, że wiecie, o książkach to trzeba ładnie, pięknie, elokwentnie, analitycznie, literaturoznawczo, filologicznie i bardzo, bardzo, bardzo tak, wiecie, na poziomie protekcjonalnie może nawet. I szczerze mówiąc, jak zobaczycie te recenzje po takim czasie i zobaczycie też kilka może innych recenzji, ale tylko ta pierwsza najbardziej była taką recenzją, że ja się bardzo pomyliłem, bo duża część z was pisała, że troszeczkę za sztywno, tak byliście bardzo dla mnie uprzejmi tylko i nie napisaliście, że idzie zasnąć i jest po prostu generalnie straszne drewno, ale no YouTube jest platformą stricte rozrywkową i nie oszukujmy się, że to nie jest do końca miejsce na formę taką właśnie, na formę taką akademicką trochę dyskusji o książkach. Bo oczywiście, tak jak kiedyś spotkałem właśnie Mikołaja z Legimi, jeżeli ogląda to pozdrawiam, jak fajnie to ujął, że no tak zwani kijodupcy, czyli to elitarne grono, to grono takie akademickie i te rozmówki o literaturze pięknej, te wiecie, wszystkie nagrody dla literatury pięknej. Nam przeciętnym czytelnikom ciężko jest to słuchać, bo jest to takiego rodzaju dyskusja właśnie bułkę przez bibułkę, ale generalnie oni też są potrzebni, dlatego że ileś tam poziomów rozmowy o literaturze jest potrzebny. Od takiego najprostszego dwóch gości, którzy są gdzieś na kawie albo palą papierosy i na balkonie gadają, no nie, dobra, dwóch gości budowlańców do trochę abstrakcji gadających w przerwie o książce, to pojechałem za ostro, ale rozumiecie o co chodzi, że gdzieś tam w kuluarach takich imprezowych ktoś pogada, wymieni się książką i mówi o niej, ty słuchaj, zajebista, gdzieś później jest jakaś dyskusja bardziej na poziomie, powiedzmy, już w internecie. Ta część cała też jest rozrywkowa przed tym. W internecie jest cały YouTube i YouTube się dzieli oczywiście na YouTube, który robi rozrywkę o książkach i jest YouTube, który z poziomu piedestału mówi o tych książkach. No i jest ta dyskusja akademicka, czyli pani Pasent mówiąca o tym, że wszyscy mężczyźni czytający fantasy generalnie mają problemy z dojrzałością. No to jest właśnie ten syndrom kija w D na najwyższym poziomie. I ten kij jest tak głęboko, że przypuszczam, że nie dałoby się już go wyjąć. Trzeba by było drugą stroną i w ogóle, ale to już nieważne. Nie będziemy wdawać się w szczegóły, bo jeszcze nie jest przed 22. I właśnie ta rozmowa o książkach w mojej opinii dzieli się na kilka... Zresztą nie tylko w mojej opinii, ale dzieli się na kilka płaszczyzn. I właśnie... Ja na przykład podążam ścieżką, która wydaje mi się taka... najbardziej przystępna i zachęcająca, że ja z jednej strony robię sobie żarty i moje recenzje nie są poważne, a czasami jak są zbyt poważne, to po następnej już się pukam w głowę i mówię, nie, no trochę przesadziłem, bo często mi, wy nie, może nie zwracacie na to uwagę, znaczy nie zwracacie mi uwagi, bo jesteście bardzo mili, a na przykład Ola, nie to żeby nie była miła, ale zwraca mi uwagę na to, że mówi, no wiesz, jak ty mówisz takim tonem poważnym, cedzisz słowa i to jest takie patetyczne i monumentalne, to generalnie ktoś jak jest zmęczony po pracy, to nie dziw się, że woli sobie włączyć jakiegoś vlogaska niż twoją po prostu wypieszczoną recenzję, w której dbasz nie tylko za bardzo aż o aspekt wizualny, ale też o to co mówisz i ważysz każde słowo. I przez to się robi takie, robi się taka fasada. I teraz tu wy jesteście widzami i możecie to skorygować lub też nie, jak wy to odbieracie. Czy wy odbieracie tego rodzaju właśnie mówienie o książce jako już taki poziom nadmiernego
nadmiernej protekcjonalności, czy mówienia trochę takiego zarozumiałego, takie cedzenie właśnie w słowach, czy lubicie właśnie te pomyłki, tę naturalność, to takie gadanie prostym czasami językiem, ale też wplatanie w to jakieś czasem mądrzejszych zdań, bo ja tak staram się robić, że staram się pilnować tych akcentów, że jak mam jakieś minutowe już flow zbyt poważne, to w danym momencie już mam w głowie, nie, trzeba to przerwać jakimś czymś śmiesznym, no i akurat okazuje się, że nie wiem, na przykład gila mam w nosie czy coś i robię z tego jakiś taki przerywnik, żeby troszeczkę zejść z tego tonu, żeby nie było zbyt, tak wiecie, patetycznie. I nie wiem, co wy o tym sądzicie, bo ja jestem trochę rozdarty, powiem wam szczerze, bo ja jestem sobą, jak robię te żarciki, robię te przejęzyczenia, ale w mojej 5-letniej historii tutaj na tym kanale spotykałem no naście osób, których już w naszym gronie najprawdopodobniej nie ma, bo albo mają shadowbana, bo non stop po prostu się naprzykrzały i mi po prostu wpijały te szpilki i gadały cały czas to samo. Mimo że już tam jakieś zmiany nastąpiły, to były jak zdarta płyta i trzeba było dać im trochę przerwę od internetu. Albo po prostu co jakiś czas to spadnie i nie zwraca uwagi na to, jaki jest sens mojej wypowiedzi, albo co chcę przekazać, albo co chcę pokazać, tylko mówi się tak, albo mówi się tak. Nie mówi się tak, nie mówi się tak. A to się nie mówi tak, tylko tak powinno się powiedzieć, bo to nie jest poprawna polszczyzna, ty jesteś po dziennikarstwie, więc generalnie to się wstydź, jak w ogóle ktoś po dziennikarstwie może popełniać takie błędy. Więc to są rzeczy, z którymi ja się od 5 lat zmagam w większym lub mniejszym stopniu i to jest ta rzecz, która mnie do książek czasami zraża, do tego stopnia, że nie chce mi się czytać, bo mam wrażenie, że robię bardzo brzydką rzecz, generalizuję, bo jak przyjdzie taka jedna osoba, to ja mam wrażenie, że ta jedna osoba jest odwzorowaniem iluś tam osób, nastrojów iluś osób i zdania iluś osób, że za nią stoi więcej takich osób, które tak myślą. No i to jest właśnie ten syndrom kija w D, tak to nazwałem, osób, które generalnie chcą takiej właśnie rozmowy o książce. Kiedyś dostałem, nawet niedawno dostałem taki komentarz: co to w ogóle jest? Książki lubią ciszę, a nie jakiś chaos, jakaś muzyka, jakieś ujęcia, co to w ogóle jest? I teraz tak, ja robię swoje dalej, nie powiem, że mnie to nie dotyka, ale no staram się robić swoje i staram się być sobą, bo wiem, że większość z was mówi: nie, okoń, to co robisz, to jest spoko robota i taki przekaz o książkach nam pasuje, ale jest też część osób, która przychodzi i mówi, że ona chce tego turbo ekstremalnie wyniosłego, eskapistycznego, patetycznego, purystycznego posługiwania się językiem, kiedy mówi się o książkach. I teraz tak, kiedy mówi się o książkach każdego rodzaju, no bo jak teraz przejść na taki poziom dyskusji o książce, która jest czytadełkiem, kryminałkiem, fantastyką na jeden wieczór, to wtedy znowu przyjdzie ktoś, kto powie: co tu się w ogóle recenzuje na tym kanale, co to jest za poziom, co to jest za chłami, co to jest za gie. Więc ja tak bardziej was teraz podpytuję i już zaglądam w czat, co myślicie właśnie na ten temat. Otwarte jest to pytanie, co sądzicie o tym syndromie kija w D? Czy wy jesteście osobami, które czego szukacie w ogóle w rozmowie o literaturze? Czy szukacie tego on i ę? Czy chcecie tego właśnie on i ę? Czy chcecie, żeby was ktoś zachęcił do czytania właśnie z poziomu takiego kumpelskiego, albo może inaczej, czy na przykład od recenzentów wymaga się więcej, wy wymagacie więcej, czy wolicie, żeby byli waszymi kumplami, czy wolicie właśnie jak oni bułkę przez bibułkę i nawet jak gadają głupoty, to ich ton protekcjonalny, czy ton bycia znawcą i taki trochę zarozumiały powoduje, że im wierzycie bardziej, bo to też może na to wpływać. Spokojnie, Kuba, widzę Zuza, trochę się spóźniliście, piszecie, ale to akurat jądro ciemności. Płyniemy na kontynent i jesteśmy już w drodze. Niedawno odbiliśmy od brzegu i zmierzamy do jądra ciemności, więc nic was nie ominęło. No i widzicie, no, tu Adriana pisze, że
Że fajnie się dzieje, ogląda ok, że nieśmiało napomknę o zbukach. No i właśnie, no i tutaj zbuki to jest forma, która jest najbardziej XD. I ja wiem, że duża część z was lubi bardzo zbuki, że ta forma wam bardzo odpowiadała, heheszków, żarcików. I ja na przykład staram się być taki zbukowy w recenzjach, bo jest mnóstwo rzeczy, które można porównywać w książkach, z których można sobie żartować, ale pomiędzy też gadać trochę bardziej poważnie. I ja staram się to robić, przynajmniej no, na tyle, na ile potrafię, to staram się to robić. I jak mi to wychodzi, to już wy musicie to ocenić. Ale no, jest duża część też osób, duża, no nie wiem jak duża, ale jest część osób, które się ten ton nie podoba i ten rodzaj rozmowy o książkach. To nie jest tak do końca, Kuba, piszesz, że stałem się niewolnikiem własnych odbiorców. No, nie do końca tak jest, bo gdybym ja miał właśnie takich odbiorców, gdybym miał na przykład na 10 komentarzy 9 takich, gdzie ktoś by powiedział, że ma tu być on i em, bo jak nie, to uciekają z tego kanału, to bym wiedział, że mam takich odbiorców. Ale ja wiem, że wy się wychowaliście, dorastaliście na Okoniu, który robił sobie często żarty i który gadał o książkach nie z kijem w D, mimo że rzeczywiście te błędy, które mi wytykano, że zamiast... żeby mówić on zamiast om. Ja oczywiście uderzyłem się w pierś, bo wiem, że to brzmi lepiej nawet jak się żartuje, kiedy ktoś mówi poprawnie. Kiedy mówi fantastyka zamiast fantastyka, wiecie, i używa i poprawnie akcenty stawia i stara się mówić w miarę poprawnie, ale to też no nie dajemy się zwariować. Ja się nie daję zwariować. I wiadomo, że taki komentarz trochę człowieka zbija gdzieś tam z tropu co jakiś czas. Ale to jest komentarz 1 na 10, a nie 9 na 10, więc to nie jest tak do końca, że ja robię to, co chcą te osoby, bo ja generalnie, no jak przychodzą takie osoby, to ja mówię, no przykro mi, proszę poszukać jakiegoś programu na TVP Kultura, bo tutaj się w taki sposób nie rozmawia, jesteśmy na YouTubie i chyba zabłądziłeś, bo ja tu po prostu gadam o książkach gatunkowych często, ale jak mówię też o klasykach literatury, tak jak mówiłem o Światurze, no to na przykład było tam miejsce na ciut poważniejszy ton, ale to też nie z przesadą taką, aż nadmierną, bo ja też sam czasem gdzieś wpadę na jakieś filmy o książkach i szczerze wam powiem, że no nie da się tego słuchać, jak ktoś mówi po prostu z poziomu znawcy wszechświata i jakby pozjadał wszystkie rozumy. Ja czegoś takiego nie lubię, bo mam wrażenie, że taki ktoś ma mnie od razu za idiotę i generalnie ma taki pasywno-agresywny styl mówienia i nie lubię czegoś takiego, to nie jest dobra energia i to jest takie wyrafinowanie i wyniosłość, które taka kiedyś pani jedna założyła sobie kanał i mówiła, że są gorsi czytelnicy tacy, którzy czytają Czytadełka, a ci lepsi to są, po prostu zrobiła taki normalny podział na lepszych i gorszych i to był w ogóle, była pierwsza drama w Niezłych Zbukach, o której powiedziałem, ale wciąż są osoby, które mówią o książkach w taki sposób. Ta pani też dalej wróciła i też mówi o książkach w taki sam sposób, dokładnie, nic się nie zmieniło. Nie będę wnikał, z czego to wynika, ale to pewnie z syndromu kija w D to wynika, że może to jest tak, że jak ktoś czyta bardzo dużo książek, literatury pięknej i odczyta się tego słownictwa, to po prostu wchodzi mu w nawyk pewien sposób wysławiania się o książkach i zapomina o tym, że to jest odpychające, strasznie to odpycha, w mojej opinii oczywiście, chociaż wydaje mi się, że nie w mojej opinii, bo że odpycha to osoby, które chcą sięgnąć do literatury w ogóle, które chcą być zachęceni do książek, bo no wiecie, to przypomina panią od polskiego, dokładnie, to jest najgorsze wspomnienie, to jest raczej wspominanie tych wszystkich traum, których każdy z nas się chciał wyzbyć ze szkoły, tymczasem no wchodzi na YouTube, żeby sobie posłuchać czegoś o książkach, a tu dostaje znowu ten sam ton i znowu ten sam rodzaj opowieści o książce i ma takie, nie, no po prostu się tego nie da słuchać, no chyba, że lubicie coś takiego słuchać, to ja chętnie posłucham, czy są na przykład takie kanały, w którym wam przeszkadza ten ton, albo w którym wam nie przeszkadza, że lubicie słuchać właśnie, jeżeli ktoś w ten sposób opowiada. No tak, no
piszecie, że rzeczywiście no to nie jest potrzebne, ale ten kij w D jest i wiecie, to jest taki problem, z którym borykamy się wszyscy w środowisku książkowym, tak uważam, że to powoduje, że rzeczywiście grono czytelników się nie poszerza, bo eskapizm eskapizmem, czyli no uciekanie po prostu, takie totalnie zamykanie się w odrealnione światy, to jest jedna rzecz, to jest bardziej przypomina fanatyzm, to też jest złe, ale jest też właśnie ten chory fetyszyzm i kiedyś był ten temat już podnoszony, ja też komentowałem go przed moją chorobą w zeszłym roku, być może to było powodem tego, że gdzieś tam zasłabłem, ale mam nadzieję, że nie. Że my lubimy robić z czytania nie wiadomo co, że jest dużo fetyszystów, osób, które jak czytają, to po prostu czują się lepszymi od innych, że generalnie 70% społeczeństwa to są debile, a ja jestem najlepszy, bo ja przeczytałem jedną, dwie, a jak przeczytałem już po prostu 10, a jak przeczytałem 100 książek w roku, to generalnie nie ma w ogóle, nawet kasjerka w Biedronce to nawet nie może śmieć do mnie powiedzieć dzień dobry, bo ja przeczytałem 100 książek w roku. No i tutaj jest niefajnie, tak przynajmniej uważam. Ale no widzicie, ja się czasami zastanawiam, czy ja też nie wchodzę w ten ton. O, jest telefon. Halo, halo, już podgłaszam. Cześć. Uszanowaneczku, Krzysiek Pierce z tej strony. Cześć Krzysiek, Krzysiek się dodzwoniłeś po raz kolejny, stały nasz gościu i cieszę się bardzo, bo na pewno masz coś ciekawego do powiedzenia jak zawsze. Ja chciałem po pierwsze powiedzieć, że jak oglądam właśnie twoje pierwsze materiały, to startowałeś z niesamowitą jakością, z niesamowitą erudycją i uważam, że w bardzo fajnym kierunku cały czas idzie twój kanał i o koniu powiedziałbym, nie zmieniaj się, a jednocześnie zmieniaj się cały czas na lepsze, bo idziesz w fajną stronę, cały czas fajne filmy kręcisz i w ogóle to jest ten YouTube, którego nam naprawdę potrzeba. Cieszę się, miło mi. A co do samej literatury, ciekawi mnie to, że większość tej literatury, która jest teraz publikowana, to są, bym powiedział, czytadełka. Kryminały, obyczaje, fantastyka w dużej mierze, to nie są książki takie turbo ambitne, przepalające styki, tylko to są książki dla rozrywki. I ludzie kupujący książki na targach książki, ludzie chodzący na spotkania w bibliotekach, to w dużej mierze są to ludzie chodzący, czytający literaturę dla rozrywki. A mimo to rzeczywiście ten kij jest bardzo wyraźny i ludzie chcą się chyba tak czuć, że są po prostu lepsi. Zastanawiam się, czy to wynika po prostu z jakichś braków w życiu, że gdzieś sobie nie radzę w życiu, w jakichś miejscach brakuje mi realizacji, ale hej, ja przeczytałem 100 książek w ciągu roku, a oni nie, więc jestem lepszy? No, myślę, że trochę tak jest, że to wszystko polega na dowartościowywaniu się. Nie wiem, czy ktoś może mieć jakieś tam problemy w życiu, czy nie, ale to jest poszukiwanie jakiejś właśnie wartości w tym, że czytam i że czuję się lepszy. I to jest generalnie, uważam, że taka cecha no, niezbyt pożądana i odstręczająca wręcz. I nie wiem, jeżeli czy ktoś jest w stanie sobie budować jakieś tam grono szczerych znajomych i z nimi normalnie funkcjonować, ale przypuszczam, że no jest to odpychające, bo ja nie chciałbym mieć w gronie swoich znajomych kogoś, kto będzie mi się za każdym razem przechwalał albo powodował jakieś takie uczucie rywalizacji, bo to już jest kolejna rzecz, takie rywalizowanie, kto przeczytał więcej, kto przeczytał to, kto przeczytał tamto, kto przeczytał książki bardziej, nie wiem, wartościowe i to tworzy podziały. To po prostu tworzy podziały, to jest obrzydliwy klasizm, z którym walczymy od iluś tam lat i on jest nawet widoczny w książkach, że nawet w tych książkach chcemy mieć gradację na lepszych, na gorszych i to doprowadza do tego, że ludzie, którzy patrzą na zewnątrz, na grono czytelników, to właśnie mają ich za takich kijodupców, takich zarozumialców, takie po prostu najgorsze też wspomnienia ze szkoły im przychodzą na myśl, nie wiem, już brzydko mówiąc okularników, bo sam mam okulary, ale okularników z pierwszej ławki, którzy czytali wszystkie lektury, a potem donosili pani nauczycielce, kto tam nie przeczytał i wywyższali się i cały czas mieli rękę w górze, mówiąc, że oni to wszystko czytają i są najlepsi. No, to są te takie złe wspomnienia, złe skojarzenia z książkami i
No i one cały czas gdzieś tam wracają, bo to się to ta elita książkowa, ona powoduje, że ona nie zmienia w ogóle tego dyskursu. Ta pani Paasendt, to wszystko trwa. To, że fantastyka nie jest na przykład wpuszczana do mainstreamu, to jest kolejny dowód na to, no jakie zarozumiałe czy zarozumiałe, jakie kije w dęb ma to środowisko. I to są ludzie, którzy uważają się za inteligentów i, nie wiem, krytyków, literaturoznawców, a oni nie potrafią docenić wartości fantastyki. To też jest strasznie kiepskie. I tego, że jest ona na drugim czy trzecim miejscu, jeśli chodzi o najczęściej wybierany gatunek literacki. Więc no dla mnie to są rzeczy jakieś tam niezrozumiałe i no mnie to osobiście od czytania książek odstręcza, ale przypuszczam, że ty, Krzysztofie, też miałeś nieraz takie doświadczenia, pewnie gdzieś tam na jakichś może konwentach, że ze względu właśnie chociażby na rodzaj literatury nie uświadczyłeś na przykład, nie wiem, zaproszeń w konkretne miejsca, w takie czy w takie, no bo tam panuje jakiś tam inny poziom. Czy pewnie tak było, czy nie? Tak, powiedziałbym, że fantastyka jest w ogóle pejoratyzowana, można powiedzieć, wśród targów książki chociażby. Nie chcę powiedzieć biblioteka, bo biblioteki w miarę lubią fantastykę, zwłaszcza jeżeli mają zapraszać autorów dla młodzieżowych odbiorców, ale to właśnie fajny temat rzuciłeś i zostawię oczywiście cię z nim, już się rozłączę, zwolnię linię, ale chciałbym cię zostawić z pytaniem. Odnośnie konwentów fantastycznych, czy ty uczestniczyłeś w konwentach, czy jeździłeś na konwenty, jak odbierasz to środowisko konwentowe? Bo tam też jest dużo takich osób, które z jednej strony czytają proste książki o smokach, które dają rozrywkę, a z drugiej strony jest tam bardzo dużo przeintelektualizowania, toczenia dyskursu paranaukowego na temat biologii smoków, gadów zionących ogniem, wiesz, takie, Tak, tak, mówimy o tak. książkach, które są wymyślone, nie? A rozkminiamy to na poziomie antropologicznym, biologicznym, genetycznym i w ogóle. No to wiesz co, to ja od razu ci odpowiem, albo może zadam ci pytanie, czy ty byś dysponował czasem za tydzień w poniedziałek o tej samej porze, żebyś był w stanie porozmawiać ze mną, bo wiem, że miałeś doświadczenia też i z fandomem, i gdzieś tam na grupach, i ja też czytałem te rzeczy, i też mam swoje zdanie, i też w tym temacie był podcast, ale myślę, że rozmowa na ten temat dwójki osób, kogoś, kto pisał i kto się tam trochę zetknął z jakąś pewnie też krytyką, czy próbował się przebić i odbił się od fandomu jak od muru, to też definiuje ten fandom. I może tak miałbyś ochotę, Krzysztofie, a wy widzowie mielibyście ochotę posłuchać takiej rozmowy o fantastyce. Więc ciebie najpierw spytam, zanim widzów spytam, bo miałbyś być gościem, więc. Myślę, że tak. Dogadamy, podejrzewam, wszystko w kalendarzu, sprawdzimy dokładnie, bo ja bardzo, bardzo chętnie. Dobrze. Tylko muszę sprawdzić to w kalendarzu. Dobrze. Bądźmy w kontakcie, Dobrze. No oczywiście. to jesteśmy w kontakcie, Krzysztofie. Ja mam nadzieję, że może nam się uda, jak nie za tydzień, to na jakiś tam jeden z tych live'ów, żeby o takim temacie pogadać razem, gdzieś tam na wideo się nawet pokazać widzom i im ten temat przedstawić tak szerzej. Oczywiście, bardzo Dobrze. chętnie. No Pozdrawiam serdecznie, dzięki. nie trzymam już linii. Zachęcam pozostali, dzwońcie koniecznie, bo bardzo miło się tu z panem Okoniem rozmawia. Dzwońcie, dzwońcie, kochani. Na razie trzymaj się i do Dzięki. usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Myślę, że dajcie znać, czy wy rzeczywiście chcielibyście też, żeby z Krzyśkiem porozmawiać za tydzień, bo Krzysiek też jest twórcą internetowym, trochę opowiada w zasadzie o pisaniu i motywuje do pisania, ale jest tej części fantastycznej, tak powiem, reprezentuje fantastykę rozrywkową i miał jakieś tam doświadczenia, no nie do końca chyba przyjemne, z tego co tam gdzieś widziałem z fandomem. Ja też to przekuwałem w materiał swój, bo to też mnie zainspirowało do zrobienia materiału o tym, co jest nie tak z polską fantastyką. I tutaj też myślę, że tam niestety też jest ten syndrom kija w dę widoczny, ale nie będę tutaj rozwijał tematu, bo dzisiaj tak bardziej może ogólnie czym to jest, jak już zdefiniujemy czym jest ten syndrom kija w dę i mam nadzieję, że zachęci was telefon Krzyśka tutaj, żeby dzwonić i też wypowiedzieć się na temat syndromu kija w dę, co wy o tym sądzicie i czy macie jakieś problemy z interpretacją tego, czy chcecie, żebym coś bardziej uściślił, żebyśmy już wyszli poza próg definicyjny i od następnych na przykład live'ów mogli to rozwijać w innych
kategoriach, bo uważam, że o tej fantastyce też trzeba zrobić osobny materiał, dlatego że, no, że to jest rzecz potrzebna omówienia, trzeba się trochę do tego pewnie przygotować, zebrać jakieś informacje, ale tak, ja też się zderzyłem z tym, że generalnie my się chyba nie umiemy bawić i nie umiemy cieszyć. Jest dużo osób, które traktuje większość rzeczy śmiertelnie poważnie i no i wydawałoby się, że stand-upy, kabarety w Polsce wprowadziły jakiś poziom humoru, że my staliśmy się społeczeństwem z większym dystansem do siebie, ale okazuje się, że nie mamy wcale tak na dystansu do siebie. A jeżeli my mamy, jakby nie mamy sami dystansu do siebie, ale wymagamy go od innych, czyli w momencie, kiedy krytykujemy lub też wyśmiewamy innych, to chcielibyśmy, żeby mieli dystans do siebie i zarzucamy im brak dystansu. Tak jak właśnie Will Smith pokazał na gali rozdania Oscarów, gdzie on ma dystans do siebie i do innych, no to tak my mamy ten sam problem. Następne połączenie. Cześć, halo. Witam serdecznie. Cześć, Okonio. Cześć. Jeśli chodzi o syndrom kija w D, uważam, że można to też w sumie traktować wielorakowo, ponieważ w pewnym sensie sami od siebie oczekujemy, aby mieć pewien poważny stosunek do literatury, jeśli chodzi o klasykę, czyli typu Dostojewski, Tolstoj, Proust. I w takich momentach myślę, że my sami od siebie oczekujemy, żeby móc podejść do danej literatury należycie, czyli w takich sytuacjach mamy wewnętrzną potrzebę, aby podejść do książki w taki sposób, aby ona napisowała nasz, że tak powiem, kręgosłup moralny, być może w ten sposób nas uduchowiła, rozwiała nasze wątpliwości, jeśli chodzi o pewne aspekty życiowe. Myślę, że to się poniekąd też bierze z takiej jakby niewypowiedzianej tradycji, że jeśli chodzi o klasykę, jeśli chodzi właśnie o takie książki, które wychodzą poza kanon normalnej książki, no to niestety w takich sytuacjach sami odczuwamy wewnętrzną potrzebę, aby odczuwać do danej książki pewnego rodzaju uczucie wzniosłości i powagi. Mi się wydaje, że to właśnie stąd się bierze taki syndrom kija w D, ponieważ sami mamy taką potrzebę, sami odczuwamy, że tak po prostu musi być. Wydaje mi się, że w zasadzie stąd się bierze ten syndrom. Okej, czyli rozumiemy to jako taki oddanie jakiegoś szacunku książce, która na to zasługuje, tak? Tak. Okay. Bo o ile kryminał francuska czytana z lekka obyczajówka, no to wiadomo, mamy poczucie, że okej, czytamy to sobie dla rozrywki, to jest literatura lekka, ale jeśli chodzi o książki, czyli już na przykład literatura piękna, albo właśnie klasyka, to już odczuwamy takie wewnętrzne parcie i poczucie, że musimy do tej książki podejść jak, jak do podręcznika od matematyki, że no po prostu musimy się na tej książce skupić, aby nigdy sobie już później nie pójść w brodę, że czegoś w tej książce nie zrozumieliśmy, albo że przeczytaliśmy to no w sumie jednym tchem, nawet się nie skupiając, co autor tak naprawdę miał na myśli. Okej, a czy uważasz, że rozmowa na jakimś tam poziomie, normalnym poziomie, bez wytykania sobie i bez szkalowania się i bez wzajemnej wrogości między czytelnikiem fantastyki zagorzałym, a między czytelnikiem klasyki jest możliwa? Czy jednak to jest po prostu poziom nie do przejścia i to jest jak po prostu rozmowa klasy, no brzydko już tak porównując, klasy niskiej czy klasy robotniczej z klasą intelektualną, czyli bogatego z biednym, to tak jakbyśmy postawili to. Czy jest tak według ciebie to możliwe? Bo jednak to są czytelnicy. Obie te osoby czytają dużo. I widzisz tutaj barierę, czy nie? Myślę, że tak, bo mimo wszystko, że jest wiele barier i granic, to jednak łączy nas jedno, a jest to mimo wszystko miłość do literatury, czyli odnajdywanie w niej to, czego potrzebujemy, to czego szukamy. Inni odnajdują to w świecie fantazy i w klasyce, ale motyw jest ten sam. Szukamy i kochamy literatury, tak? Jasne. Kochamy literaturę, to, że czytamy książki i to się najbardziej liczy.
No tak życzylibyśmy, żeby tak było, ale jednak no, widzisz te przykłady, które czy wy podajecie, czy ja podałem, no to jednak są jakieś tam podziały na lepszych i gorszych i że ja bym chciał, no nie jesteśmy w stanie tutaj pewnie dojść do takiego punktu jakiegoś konsensusu, co by było najlepsze, jaki rodzaj rozmowy byłby najlepszy, ale to może inaczej cię spytam o twoje zdanie. Uważasz, że jak można, czy jak należałoby rozmawiać o klasykach, tak żeby nasz odbiorca, czy nasz słuchacz, który na przykład klasyków nie czytuje, nie czuł się przytłoczony albo nie czuł się gorszy? No to Koniu, że ja naprawdę pochwalam cię za twoje stare filmy buszujące zbożu Mić i Małgorzata, że to w jakiś sposób ekranizowałeś te książki, to dla mnie to było po prostu mistrzostwo, bo podszedłeś do tego no, po prostu w genialny sposób, czyli oddałeś część tej książki, ale też starałeś się wprowadzić w tym coś takiego, może nie, że New Age'owskiego, ale starałeś się dać tym książkom, że tak powiem, nowy oddech, nowy powiew. I według mnie to było genialne. To jest świetne. Okej, okay. To ja bym zakończył tym miłym akcentem. Dziękuję Ci za telefon bardzo serdecznie. Jasne. No to życzę jeszcze raz powodzenia i mamy jeszcze, mogę jedno pytanie? Tak, oczywiście. Zawsze się zastanawiałem, jak ty to robisz, że odnajdujesz miejsca, jeśli chodzi o ekranizację książek, jeśli chodzi o plener i czy nigdy nie masz takiej obawy, że w którymś momencie skończą ci te miejsca, pomysły, gdzie filmować się i ekranizować książki? Okej, okay, dobra, to ja już odpowiem teraz ogólnie. Jak się Aha. rozłączysz coś, to odpowiem. Dobra. Dzięki Ci za telefon bardzo. Jasne, nie ma za co. Trzymaj się. Cześć. To tak, odpowiadając na pytanie o... może tak po kolei, bo jedna rzecz mi się tam bardzo istotna rzuciła właśnie, jak powiedziałeś teraz o tym, że te klasyki, w jaki sposób ja recenzowałem klasyki, to do ciebie trafiało i może do was też to trafiało. Otóż właśnie jaka jest przewaga moja, uważam, bycia po studiach dziennikarskich, a nie po literaturoznawstwie, ponieważ mam wrażenie, że literaturoznawstwo czy filologia właśnie zmusza, no taki jest obowiązek, ci, którzy tutaj są po literaturoznawstwie czy po filologii pewnie to potwierdzą, jest obowiązek przeczytania jakiejś ilości trudnej literatury, takiej monumentalnej, klasycznej, która powoduje wejście na te inne właśnie niestety tony, elitarny bym powiedział. A ja jestem znowu ze szkoły dziennikarskiej, po szkole dziennikarstwa i komunikacji społecznej. A co za tym idzie? Komunikacja społeczna jest takim jakby korem trochę i moją dziedziną taką główną. I zawsze uczono mnie jednego, przynajmniej dobrzy wykładowcy tego uczyli, że jeżeli odbiorca nie zrozumiał przekazu, to jest to wina nadawcy. Jeżeli odbiorca nie zrozumiał przekazu, to jest to wina nadawcy. Czyli jeżeli idziecie porozmawiać z bezdomnym pod Kauflandem i zaczniecie mu mówić: Szanowny panie, jakież tu dzisiaj mamy natężenie słońca w tym niebywałym, jakże niezwykłym punkcie dnia. Albo podejdziecie do niego: Cześć albo czołem, jak tam żyćko? Nie potrzeba ci dwa ziko na piwko, żeby sobie polepszyć samopoczucie tego gównianego dnia. No i odpowiedzcie sobie sami na pytanie, który rodzaj wypowiedzi bardziej do niego trafił i po którym rodzaju wypowiedzi potraktował was jak człowieka, a nie jak UFO. No i właśnie to jest właśnie takie prawidłowe korzystanie ze swojego umysłu i intelektu i obycia, że to nie jest uwłaczające, jeżeli sprowadzacie swój przekaz czy swój komunikat do poziomu swojego odbiorcy. To wam nie uwłacza, tylko to właśnie wręcz pokazuje to, że jesteście naprawdę inteligentnymi ludźmi, którzy potrafią dostosować swój przekaz do odbiorcy. I ludzie, którzy mają się za inteligentów, jak mówił mój nauczyciel z geografii,
słowo na Y, inteligentny, to ci wszyscy intelektualiści, mając się za intelektualistów, zapominają, że oni traktują siebie nawzajem i rozmowę o literaturze jako taką tak hermetyczne i zamknięte grono, gorzej niż z jakichś takich filmów sekciarskich, że wszystkich jakby rozmawiali w innym języku, wymyślili sobie swój własny system znaków i nie dopuszczają do tego nikogo innego i nie zamierzają nawet komunikować się ze światem, tylko żyją sobie w tej swojej bańce, a wszystko, co jest poza tą bańką, to jest B. Tak jak było widać na przykład w tym programie Księgarnia, gdzie przychodzi Robert M. Wegner i on się czuje, jakby wszedł do Matrixa, autentycznie. I jak sobie myśli, wow, dajcie mi tabletkę, bo nie ogarniam tej waszej rzeczywistości, a oni patrzą na Roberta Wegnera jak na gościa, który dopiero co wysiadł z kapsuły i mówią, ojej, wow, po raz pierwszy w tym studiu mamy taką oto dziwną istotę, z którą będziemy starali się komunikować, nie? No i tutaj jest problem komunikacyjny, że to może tak, zweryfikujcie sobie teraz wszystkich intelektualistów, których znacie. Zweryfikujcie sobie wszystkie osoby, które uważają się za autorytety, albo które wy uważacie za autorytety, czy to są ludzie, którzy potrafiliby dostosować swój przekaz do odbiorcy, do was, czy potrafiliby rozmawiać z każdym. To jest niezwykle trudna umiejętność, ale wiecie, czemu ona jest trudna? Bo nie wymaga jakichś nie wiadomo jakich szalonych umiejętności, tylko wiecie, jakie umiejętności najtrudniejszej wymaga? Schowania swojego ego do kieszeni. Czyli jeżeli ja naczytałem się Dostojewskiego w swoim życiu, nie wiem, Kawki, Kuchowskiego, Dostojewskiego, Gogola, kogo tam jeszcze, kto napisał Archipelag, Sołżenicyna, nie wiem, no Prusa, Sienkiewicza, wszystkich, top of the top, autentycznie najtrudniejszych językowo, i Szekspira również, który największą ilość słów znał, to jeżeli ja przeczytałem tych wszystkich, to nie znaczy, że ja nie jestem w stanie porozumieć się już teraz ze światem, bo jestem po prostu na odległej galaktyce i nie potrafię zejść tutaj na Ziemię. I tak właśnie powinniście moim zdaniem zrobić. Zweryfikować tych wszystkich intelektualistów. Ja będę w nich uderzał, bo uważam, że to środowisko robi wiele krzywdy i początkującym twórcom, i tych, których namaścić nie chce, tych, o których mówić nie chce. Ale też, żeby z drugiej strony była jasność. Ja uważam, że taki rodzaj dyskusji jest potrzebny, bo czasami mamy ochotę porozmawiać o i e, bułkę przez bibułkę, żeby tak przez odrobinę, przez chwilę się dowartościować, albo poczuć, że mamy jakiś tam zasób słów, tylko że możemy ten nasz zasób słów wykorzystywać w różny sposób. Albo do komunikowania się z innymi, albo do komunikowania się chyba ze samym sobą, albo ograniczenia grona swoich znajomych, bo jeżeli ja miałbym spotykać się z ludźmi, którzy na przykład przeczytali taką liczbę książek jak ja, albo nie rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład pewnego progu przeczytanych książek nie osiągnęli, to nie rozmawiałbym z nikim. I to by świadczyło nieźle o tamtych osobach, tylko o mnie. Że ktoś powiedział, no czytasz tyle książek, ale generalnie to tak widzę empatii brak. No tak, i nam niestety często brak empatii, choć czytamy książki odwołujące się do naszej empatii, to nie mamy empatii czytelnik względem czytelnika. To jest w ogóle epickie dla mnie. I ja na początku powiem wam szczerze, że byłem takim przebrzydłym gościem, który gardził czytelniczkami na przykład Blanki Lipińskiej, bo jak przechodziłem na targach książki pamiętnych, kiedy szedłem do autora książki, który 3 lata niemalże spędził jako niewolnik, bo porwali go piraci, to jest historia autentyczna, porwali go piraci i był w niewoli u somalijskich piratów i on był na targach i nikt nie czekał w kolejce do niego, do gościa, który napisał książkę, w której przeżył to, co przeżył, gdzie mogłoby go w ogóle tam nie być, i idąc do niego mijam sznur czytelniczek do Blanki Lipińskiej i sobie tak myślę, Jezus, co tu poszło nie tak, co jest nie tak z ludźmi. Ale potem sobie tak myślę, Marcin, nie wolno. To też są czytelnicy, to też są ludzie, którzy coś innego tam odnaleźli. Ja nawet uznaję, że ciekawa byłaby rozmowa z fanką Blanki Lipińskiej. Być może
w 10 zdaniach rozłożyłbym ją na łopatki, wytykając jakieś tam rzeczy, ale z książki. Ale nigdy nie powinniśmy robić tak, że oceniamy drugiego człowieka względem tego, co czyta, bo to jest po prostu obrzydliwe. Nie róbcie tak. Tak nie wolno robić. To jest po prostu. No, to jest trochę nawiązanie do tej dyskusji z poprzedniego live'a, że. No, litości, po prostu litości względem tego, czy ktoś się już utożsamia z jakąś literaturą, czy że to u mnie, że u mnie jest Ziemiański, Pilipiuk, Nabokow. To generalnie ja jestem najgorszym człowiekiem we wszechświecie i będzie jakaś komisja, jak właśnie u Bradbury'ego, że będzie przychodził ktoś z gaśnicą i po prostu jarał te wszystkie książki, które nie zasługują na miano godziwych. Nie ma czegoś takiego jak literatura godziwa lub niegodziwa. Są różne rodzaje książek i widzicie, książki są inne niż filmy. Książki nie są zero-jedynkowe, bo literatura służy i do rozwoju intelektualnego, i do zabawy. I ja często tak mam, że jak przeczytam jakąś ciężką książkę, czy tam naczytam się książek, to później mam na wieczór ochotę sięgnąć po coś lekkiego. Coś, gdzie nie zastanawiam się 5 razy nad jedną kartką, co autor miał na myśli, jak jest w przypadku Dukaja chociażby, tylko płynę, po prostu sobie płynę. Znudziły mnie wszystkie filmy, które są w kolekcji Netflixa i są po prostu już zbyt infantylne, więc chcę wejść po prostu na trochę inny poziom i sobie sam wyreżyserować jakiś film, czytając jakąś lekką literaturę. I ja tak ostatnio mam, że przyłapuję się często na tym, że brak mi po prostu fantastyki, na przykład rozrywkowej takiej bardzo, i będę pewnie sięgał do takich książek, albo do książek, które są żartobliwe. No, sięgnąłem do Krainy Chichów chyba najbardziej licząc na to, że mnie rozbawi Jonathan Carroll, ale no może się rozczaruję. Zaglądam do czatu. Jakby ktoś jeszcze miał przez ostatnie chwile, które tutaj jesteśmy, zadzwonić, to ja jeszcze czekam, jeszcze się nie żegnamy. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, bo widzę, że jest ponad 80 osób, a łapek w górę mam 6-9, chyba że się zmówiliście na taką liczbę, żeby było wesoło. To tak. Dobra, czytam komentarze teraz. Uwaga. Tylko że one mi się tu nie wyświetlą, niestety. A chciałbym, żeby się wyświetliły. Będę musiał nad tym popracować. Tu ich nie ma. Ok. Teraz może się wyświetlą. Czekajcie. To na razie włączę taki widok, żebyście widzieli numer telefonu też. Bo będę miał jeszcze do was bardzo ważne pytania, bo jeszcze jednej kwestii bardzo istotnej nie poruszyliśmy. O, smutna muzyka. Dlaczego? Co się dzieje? O. Muszę znaleźć jakąś bardziej wesołą muzykę na następne transmisje, bo coś mi tutaj. Czytam. Najważniejsza jest autentyczność, czy miał cię u problemu. No staram się. Ale przeczytałem coś fajnego i zaznaczyłem to sobie i mi to przeleciało. Czekajcie, ktoś z was coś napisał fajnego. A. Kij w D to rodzaj perwersji. Wielu sprawia przyjemność. Rozwaliło mnie to strasznie. No naprawdę, to. Zapiszę sobie to. To jest najlepsze na podsumowanie. Podoba mi się ten komentarz. I lubię was też. Ja, widzicie, wy lubicie mnie w takiej formie i ja lubię też was, jak tak żartujecie, no bo generalnie życie jest smutne. Pracownicy walą mi gdzieś za oknami cały dzień. Gromada dzieci mi po prostu napierdziela, aż mi się trzęsą ściany przez też pół dnia. Mam gościa przez ścianę, który mam wrażenie, że ma gruźlicę, albo nie wiem, czy nie zadzwonić na sanepid, bo może ma koronawirusa od 4 miesięcy i po prostu krztusi się i pluje w umywalkę przez moją ścianę. Więc generalnie mam zarąbiście, pół żartem, pół serio, sarkastycznie, wesoły dzień, więc dlaczego mamy się jeszcze smucić i tutaj jeszcze wchodzić w jakiś nadmierny patos? Dobra, bo mi słodzicie tam. Przestańcie trochę, weźcie trochę krytyki.
mi to się wydaje, że wynosi się z domu, bądź poważny, jak ty się zachowujesz. No i potem niektórym zostaje na starość traktowanie życia zbyt serio. A tutaj bym się, no, to jest ciekawy argument, to jest bardzo ciekawy argument. Jak ludzie mają mieć dystans do siebie, skoro od najmłodszych lat bombardowani są patetyczną celebracją klęsk? No, jest to też argument dobry. Ja myślę, że to wynikało z przerabiania lektur w szkole, bo nauczyciele zawsze traktowali te książki śmiertelnie poważnie. No to też racja. To też jest racja. No wiecie, czy było miejsce na języku polskim na to, żeby sobie zażartować z buszującego w zbożu? Albo czy był taki nauczyciel języka polskiego, który zabrał was w zboże, żeby porozmawiać o metaforze płynącej z tej książki, z tej sytuacji? Nie sądzę. Ja gdybym był nawet belfrem, to byłbym takim belfrem niebanalnym właśnie, żebym swoim uczniom robił takie akcje. Ale wiecie, sporo ministrów jeszcze musi się zmienić, żeby można było być fajnym belfrem niebanalnym i jeszcze dostawać za to odpowiednie wynagrodzenie, żeby nie nosić przez 5 sezonów tych samych butów. To już jest temat też na osobną, na osobny odcinek, ale widzicie, jest pomysł, żeby zaprosić jakiegoś belfra tutaj niebanalnego i powiedzieć, z czym się boryka i czemu nie może być fajnym belfrem niebanalnym i jak go system tłamsi, jak system tłamsi możliwość robienia fajnych lekcji o literaturze. A, dobra, odpowiem na pytanie Łukasza, czy nie boję się, że po pewnym czasie zabraknie mi nowych miejsc do recenzji książek? Nie, bo się okazuje, że często zmieniam lokalizację, czyli najpierw Warszawa centrum, później Warszawa dzielnica poza centrum dalej gdzieś, gdzie tu już mam dostęp do lasów, jakichś innych rzeczy i zawsze się coś tam znajduje. Inna biblioteka, więc staram się korzystać, chociaż wracam do tych samych miejsc, ale wiadomo, że nigdy nie postawi się kamery w tym samym miejscu, dzięki czemu jest szansa, że ten film jest za każdym razem inny, ale nie ukrywam, że myślenie nad lokacją recenzji jest często dużym problemem, nie mniejszym niż szukanie muzyki. To strasznie dużo zajmuje czasu. Ale to kiedyś może mi się uda zrobić dla was materiał, bo mam już w końcu dwie kamery, więc zrobię materiał, jak ja robię recenzję. Może jak Ole wyprosicie, to nagra jak ja za kamery, tylko musiałaby też nagrać te wszystkie moje soczyste kurczaczki, jak się coś nie udało. To wtedy by było autentycznie, bo lubicie taki autentyzm, no to byłby autentyzm stuprocentowy. Polecasz jakieś reportaże historyczne, które są warte uwagi według ciebie? Ale historyczne? O kurde. No z takich reportaży, o, co się stało w Jamestown, o tej masakrze tego Jima Jonesa. Jest dobra książka też o Mansonie, no zależy o jakiej historii mowa, no o tym co się działo w przeszłości rozumiem, też może być, no to właśnie ta, co się stało w Jamestown, to jedna i dobrze się ją czyta i druga jest właśnie o Charlesie Mansonie, jedna z tych książek. Nie wiem, która mam, nie mam jej tutaj. A Ku Klux Klan też jest dobrym reportażem, też go zacząłem czytać, ale to jest historia tu i teraz, co się tam dzieje. Witam wszystkich. No i widzicie, ja odpowiadam na pytanie i jedno ważne mi pytanie uciekło. A, jest, mam to pytanie. No dobrze, to skoro wszyscy tu ustaliliśmy, że lubicie autentyczność, nie lubicie kija w D, to mam do was takie pytanie. Dlaczego moje filmy jeszcze nie podbiły YouTube'a? Słucham, proszę dzwonić, dlaczego jeżeli jestem autentycznym gościem, który nie ma kija w D, to czy właśnie brak kija w D nie powoduje, że niestety nie mam 100 tysięcy subskrypcji, ani 50 tysięcy subskrypcji, ani nie ogląda moich filmów 20 tysięcy widzów, jak niektóre vlogi właśnie książkowe są oglądane? Pytam was, czy brak kija w D jednak, a może mam kij w D i nie chcecie mi powiedzieć prawdy? To powiedzcie, bo kręcę się na tym krześle coś tak mocno, żeby się nie okazało, że jednak, wiecie, jest jakiś problem. Statystyki są zepsute. Nie no, dziękuję za ten komplement, aczkolwiek wydaje mi się, że nie do końca w tym rzecz.
Ale dziękuję, oczywiście to bardzo miłe. Jak na lekcji religii czytać listy starego diabła do młodego? A mam i będę czytał. Mam i będę czytał. Czy na Spotify są skasowane podcasty? Przemek, nie są skasowane. Na SoundCloudzie można wszystkich podcastów posłuchać, dlatego że Spotify... albo i nie, zaraz zobaczę. Dlatego że ja zszedłem z wersji premium, bo powiem wam, że SoundCloud pobrał mi 511 zł. A, oczywiście tutaj też się można, no to ekstra. SoundCloud pobrał mi 511 zł i w zeszłym roku płaciłem 400 coś, teraz 500 zł za to, żebym mógł wrzucać wam podcasty. No, niestety, nie ma żadnej darmowej platformy do tego, żeby publikować podcasty i trzeba było płacić ten abonament. No i wiecie, no, ja uznałem, że przejdę też z tego aspektu na live'y tutaj, no bo nie jest to łatwe. Ja bym wolał, jeżeli mnie wspieracie na Patronite, do czego oczywiście was bardzo zachęcam, jeżeli macie takie życzenie, w opisie tego filmu chociażby macie link i wiem, że jest tutaj wielu patronów, którym bardzo dziękuję za wsparcie, bo też można powiedzieć, że to dzięki wam jest możliwość tego, że dzięki wam odbywa się ten podcast, bo tak naprawdę z tego budżetu, który się gdzieś tam miesięcznie uzbiera, ja jestem w stanie chociaż zrobić jakąś aktywność taką inną niż robię codziennie i staram się odkładać trochę na zrobienie jakiejś serii, potem opublikować kilka odcinków i nie mam tej opcji wspierania na YouTubie, ponieważ YouTube oczywiście pobierze prowizję, ale jeżeli chcecie, to na czacie wam rzucam linka, możecie w najmniejszym progu wesprzeć i to pozwoli mi, no powiedzmy, bardziej intensywnie myśleć o tych seriach, waszych seriach, czyli takich, które byście chcieli, a wiem, że lubicie Niezłe Zbuki, bo ponieważ na Niezłe Zbuki, choćbym bardzo chciał, nie jestem w stanie znaleźć sponsora na realizację materiału, ponieważ są to materiały, lekko mówiąc, kontrowersyjne i nikt się do tej pory na to nie zgodził, a pytałem wiele podmiotów. No i cóż, musiałbym chyba jakiegoś producenta piwa zapytać o to, albo wódki, czy zgodzi się na Niezłe Zbuki, no chyba, że jakaś pani ma jajka wiejskie i by chciała wesprzeć Niezłe Zbuki, to może tak. No, kochani, no, ale starajcie się wyjść teraz poza strefę komfortu, tego, że oczywiście miód na moje uszy, to co wy piszecie, ale wyjście na chwilę poza strefę komfortu i starajcie się sobie odpowiedzieć na pytanie, no okej, oglądam też inne na przykład kanały książkowe, tak? Inne kanały książkowe, które na przykład cieszą się odrobinę większą popularnością niż Okoń, albo dużo większą popularnością niż Okoń i są na przykład lepiej oglądane. Więc czy zadaliście sobie kiedyś takie pytanie, dlaczego tak jest? Czy jest dlatego, że jest tam właśnie syndrom kija w D, czy go nie ma? Bo wydaje mi się, że dużo się też o to rozchodzi. O to, jak się mówi o książkach. Może u mnie nie ma vlogów, może u mnie nie czujecie tej autentyczności, że w tych recenzjach, że one są za bardzo właśnie takie wymuskane. Czy jednak nie? O co chodzi? O co chodzi? Czego wam trzeba, drodzy widzowie? Bo ja wiem o tym, że mi wjeżdża taki ton czasem zbyt taki telewizyjny. I ja staram się kontrolować to. Szczególnie jak nagrywam w domu, to moje recenzje są, mam wrażenie, bardziej takie hehe. Czy może tutaj chodzi o recenzje? Może recenzje nie powinny być w takiej formie? Może wolelibyście recenzje w formie vlogu, podsumowania jakiegoś? No ale wtedy już nie ma możliwości wyjścia w plener, zrobienia czegoś fajnego. Odpowiedź jest prosta. Nie należysz do żadnego kółka wzajemnej adoracji. No tak, tylko że ostatecznie to twórca zostaje później sam ze swoimi widzami, jeżeli chce zostać z nimi na długo. Ja tutaj wiem, że wielu widzów, którzy są od początku, to jest bardzo miłe, że ja was utrzymuję przy sobie i nie chciałbym, żeby był taki właśnie przemiał, że ktoś przychodzi, od kogoś odchodzi, tylko chciałbym, żebyście zostawali ze mną na długo, żeby tak było jak najdłużej. Ale no gdzie jest tutaj Okoń pogrzebany, no? Utopiony. No, zgadzam się z tym. Zgadzam się też z tym, oczywiście. Nie inwestuję w reklamy na TV, nie robić donate'ów na cele charytatywne.
Nie robię donate'ów na cele charytatywne. No dobra, ale na razie mój wizerunek nie jest plamiony, żebym musiał go odplamiać, odplamiać go akcjami charytatywnymi. O. O. Jakub napisał ważną rzecz, bo ludzie oglądają takie osoby, z jakimi chcą się utożsamiać, a mało kto robi 24/7 rzeczy profesjonalnie jak te materiały, dlatego kobitki, co siadają w piżamie na podłodze, przyciągają większą widownię. Trochę się z tym zgadzam, że jestem facetem, ale na Instagramie na przykład obserwuje mnie mnóstwo kobiet. Na YouTubie to się wyrównało. Widzę już teraz po czacie, że zachowujemy parytety. Jestem kanałem, który zachowuje parytety. No chyba, że jest więcej dziewczyn, to się teraz odzywajcie. Dlaczego oglądacie filmy o konia w sieci? Albo dlaczego na przykład wolicie oglądać filmy, jak to napisał Kuba, kobitek, co siadają w piżamie na podłodze? Ja też mogę siadać w piżamie na podłodze, tylko że nie będę miał niestety piżamy w kwiatki, ale jeżeli mam być autentyczny, to będę miał piżamę w Batmana, albo najczęściej jakiś pośliniony t-shirt, albo koszulkę na ramionczka, którą zakładam najczęściej już po 20, jak chodzę po kąpieli, no i potem jeszcze zjem kolację, no i cóż. Czasem te moje koszulki piżamowe, nie wiem, czy by się nadawały do nagrania. Na pewno chodzi o marketing i reklamę? Nie wydaje mi się. Ja uważam, że czasami inwestuję w marketing i w reklamę. Poza tym ja jestem na Facebooku aktywny, na Instagramie aktywny, na YouTubie aktywny, na TikToku, wrzuciłem się TikToka kolejnego. Jestem już wszędzie, nawet na Spotify byłem, teraz robimy live'y. Nie mogę być w większej ilości miejsc. Jako jedyny też z kanałów książkowych bywałem w telewizjach. Więc generalnie ja już robiłem naprawdę bardzo dużo, ale jest jedna rzecz, którą ważną tutaj napisaliście, do której zaraz się odniosę. Patronite nie pobiera tak dużej prowizji. No oczywiście, też uważam, że może nagrywanie w formie vlogów, recenzji bardziej by wam pasowało. Nie wyskakuje ludziom z szafy, masz niekonwencjonalne sposoby, nie jesteś typem atencjusza też. Aha, że w sensie... Siemanko moi drodzy, siemanko, jak tam u was? Dzisiaj przeczytałem te książki, generalnie pomalowałem sobie paznokcie na czerwono, a wczoraj były na różowe, jeszcze mi się lakier nie zmył, polecam wam lakier, link w opisie. No i generalnie dzisiaj czytamy sobie fajną literadówkę, młodzieżóweczkę. Nie no, żartuję, zaraz będzie, że się wyśmiewam, ale wiem o co chodzi, rodzaj literatury też wpływa na to. Ja... Nie ma u mnie tak dużo literatury młodzieżowej, a nawet jeżeli jest, to już wy nie jesteście zainteresowani nią, bo was interesują inne rzeczy, tak? Często piszecie właśnie chociażby o klasykę, o fantastykę, ale nie piszecie o młodzieżówki. Zestarzeliśmy się, kochani, wszyscy razem. Jesteśmy już plus 18. No i tutaj odpowiedź jest prosta, nie należy do żadnego kółka wzajemnej adoracji. No i tu się bije w pierś, bo ja nieraz powtarzałem, że jestem głupi, że z nikim nie chciałem nagrać filmu. I jeżeli są twórcy w Warszawie, to ja mam pomysł na pewną serię. Patronite zachęcam, bo zbieram fundusze, żeby móc wyjść i ją zrealizować, bo potrzebne są, dwóch kamerzystów jest potrzebnych i prawdopodobnie ja nim nie mógłbym być. No to zrobię, bo wiem, że jest paru recenzentów i chciałbym z nimi coś zrobić, zobaczyć jak wyjdzie taki duet, bo uważam, zobaczymy czy potrafię się komunikować, będzie to też dla mnie challenge i dla was będzie ciekawe oglądać, czy potrafię się z innymi twórcami komunikować, bo wiem, że to u mnie kuleje. No, aczkolwiek z niektórymi próbowałem podjąć współpracę, ale wiecie jak to jest. No, youtuberzy to często są, nie chcę powiedzieć egoiści, ale egocentrycy i indywidualiści, więc ciężko jest im wyjść też poza swoją strefę komfortu i wiecie, no koń z kamerą u mnie, no nie bardzo, no, generalnie to nie. Bo zaraz coś tam będzie pokazane nie tak, albo wiecie. Inni booktuberzy robią zestawienia książek. Łukasz, ale ja też robię zestawienia książek. Seria z Legimi, która jest na tym kanale i teraz będą nowe zestawienie, będzie znowu w kwietniu. Teraz było Silne Kobiety, teraz będzie coś innego, też ciekawego. Dobra, spoiler, wybrałem 10 książek z gatunku sagi rodzinne dla was w kwietniu. I to są takie zestawienia, które się u mnie pojawiają i będą się pojawiać regularnie. No tak, ale
To widzicie, duża część widzów to nastolatki lubiące pooglądać życie. I teraz pytanie, czy nastolatki lubiące pooglądać życie będą ciekawe mojego życia, bo wy będziecie ciekawi, ale czy oni będą ciekawi? Pewnie nie. Więc to nie jest kwestia tego. Ja po prostu, chodzi mi o to, że ja myślałem, że moje filmy mogą być uniwersalne. Rozumiecie, że staram się mówić tak, żeby każdy był w stanie ten film zrozumieć albo z oglądania tej recenzji czerpać przyjemność. Żeby to nie było tylko też sztuka dla sztuki, ale żeby ktoś po obejrzeniu takiego filmu mógł się dowiedzieć, jakie są plusy i minusy danej książki, czy warto ją kupić. No i żeby też mógł sobie po prostu poczerpać przyjemność z oglądania tego filmu. Żeby nie było tego syndromu kija w D. Że jak ktoś jest młodszy, mimo tego, że ja też nie mówię zawsze językiem takim młodzieżowym, to żeby też mógł ten film sobie obejrzeć. Ale wiem, że nie jestem zupą pomidorową i no, nie każdemu będę smakował. Piżamę? No już w zasadzie 20:30, to zaraz mogę przyodzieć piżamę. No, przystanek Bookstock, piszesz, że szanujesz osoby, które same dochodzą do swojego. No ja przez 5 lat nie zrobiłem crossa z nikim i oczywiście to jest dla mnie, no nie powiem, że nie to, żebym zaraz tutaj nabierał znowu tego kija w D, ale to jest oczywiście miłe i przyjemne, że własną pracą, ciężką pracą człowiek jest w stanie gdzieś tam zabrnąć w internetach. I to się oczywiście ceni, wy to doceniacie, mam nadzieję, że też to widzicie. Że gdzieś tam no, nie zostałem wypchnięty przez twórcę, który ma 5 razy więcej subskrypcji ode mnie i teraz jakby odcinam kupony od niego, a bez niego już nie istnieje, bo jak nagrałbym coś bez niego, no to nikt by tego nie chciał już potem oglądać, albo nie tak bardzo. I no to jest takie, to już jest trochę gdzieś tam zamknięcie się, uważam, i można potem nie wyjść z tego impasu. No ja właśnie zastanawiam się, czy nie pójść tym tropem, że przekuć pewne rzeczy w serię. Na przykład jeżeli u mnie jest dużo kryminałów, to przyzwyczaić was do tego, że na przykład, nie wiem, czwartek z kryminałem albo zbrodnia i kawa u Okonia w każdy czwartek i będzie zawsze wtedy jakiś kryminał. Może takie coś byłoby lepsze, że na przykład jedna konkretna formuła, czołówka i wszystkie recenzje są, no, robione są w innym miejscu, ale są pod jednym szyldem jednej serii kryminalnej na przykład, że te recenzje właśnie kryminałów są czwartki, zbrodnia właśnie i kawa na czwartek. Może tak by było lepiej, gdyby coś takiego było. Rozkręcić jakąś dramę? Czekajcie. Komu zarzucić kupowanie wyświetleń? Najlepiej od tego zacząć, co? Ale nie, niektórzy sobie właśnie sami robią dramy, ale o tym to też zrobię jakiś jeden odcinek, bo wiem, że booktuberzy też piszą książki i z tego też wynikają jakieś później dramy, więc jestem ciekaw waszego zdania. Nie wiem, czy padło to pytanie, bo dopiero się zawiem, ale co się wydarzyło, że nie tworzysz podcastów? Szymon Myszka. To jest podcast, można powiedzieć. Godzinny, półtora godzinny, bo też narzekaliście, że za krótkie są podcasty. To jest właśnie forma podcastu, ale interaktywnego, w którym jest mówienie o jakimś temacie, ale z wami. Żeby nie było, że jestem alfą i omegą i mam kij w D, dlatego też podcasty są tutaj, bo ja potrzebuję rozmowy z wami, bo uważam, że straciliśmy trochę kontakt. I przez te podcasty bariera między nami, znaczy mur jakiś między nami jest, bo miło wam było słuchać, oczywiście, że tak, ale wtedy nie ma możliwości interakcji. Widzisz, Szymon, ja nawet nie wiedziałem, że słuchasz moich podcastów, a teraz mogę powiedzieć, witam cię Szymonie, więc chyba to jest milsze, prawda? I jak tam pisanie książki, kiedy premiera? No właśnie, to będzie jeden z tematów podcastów też, o pisaniu na pewno. Wciąż czekam na recenzję lodu. Ja nie określiłem się, ile zim zajmie mi przeczytanie lodu, ale idzie jak... No cóż.
No, jeśli chodzi o promocję, no rozumiem twoje stanowisko w kwestii YouTuberów, ale jeżeli masz problem, aby znaleźć kogoś, kto by ci pomógł w promocji kanału, to też nie jest takie proste, no bo chcesz, żeby co? Żeby ktoś cię jakby nam na swoim grzbiecie trochę wypromował. Najpierw musisz dowieść sam, ile jesteś wart, a dopiero wtedy będą chcieli inni robić z tobą materiały. Taka jest prawda, no nie smutna, ale no trzeba sobie w życiu najpierw trochę wypracować, zapracować. Widzisz, ja 5 lat pracuję na to, żeby, no może mi ktoś tam nie odmówił, ale jeszcze i tak mi odmawiają stopki youtuberzy, znaczy stopki, nawet mający sporo więcej ode mnie, nie z kanałów książkowych. Jeszcze, mimo że robię materiały jakościowo i mam już też jakieś liczby, to wiecie, współpraca z innymi nie jest wcale taka łatwa, bo każdy sobie, wiecie, o swoje poletko zawalczył i no nie chce się dzielić swoim tortem i też trzeba to zrozumieć i że wiecie, no że ktoś może nie chcieć podzielić się tym z kimś na początku jego drogi. A poza tym ja uważam, że twardej dupy trzeba nabrać pracując na swoje. Bo wtedy człowiek najwięcej się nauczy. Ja się sporo nauczyłem przez te 5 lat i przeżyłem różnych, no może nie dram, ale przeżyłem. Bo jak nawet patrzę na swoje pierwsze filmy, ile miałem łapek w dół, to było grono, też było grono, też było jakieś kółeczko adoracji, które chciało mnie, że tak powiem, podciąć mi skrzydła na dzień dobry. I robili to bardzo mocno i przez ten pierwszy rok zastanawiałem się kilka razy. Bawiłem się tym, sprawiało mi to przyjemność, ale oni mi strasznie dźgali, strasznie mi dźgali. No znaczy, no ja też idę za nowościami, to też, no wiecie, po pierwsze ja z czegoś też muszę żyć, bo wiadomo, że budżet promocyjny jest na nowe książki, ale ja zawsze, no ja mam inny klucz trochę doboru i mogę sobie już teraz pozwolić na to, że wybieram, czy chcę taką książkę, czy chcę taką książkę i wiem, że są wydawcy, którzy wydają książki, które generalnie nie są gniotami żadnymi, więc lepiej mi się z nimi współpracuje. No z młodzieżówkami miałem problem, bo młodzieżówki często były infantylne i powiem wam szczerze, żeby nawiązać współpracę właśnie z wydawcą literatury młodzieżowej jest ciężko, bo duża część tych książek ma dużo wad, naprawdę dużo wad i trzeba mieć naprawdę niskie wymagania, żeby te książki po prostu uznać za bardzo dobre. Nie, to nie tak, że nikt nie chce, tylko że no wiadomo, że chciałoby się nagrać z twórcą, który też jest znany, a oni no cóż, no wiecie, no ja też nie proponuję im od razu jakiegoś budżetu i pieniędzy za to, więc może tutaj jest pies pogrzebany. Okej, zestawienia, zapowiedzi. No to są serie, na które pracuję, dlatego ja no tak zachęcam was do tego Patronite. Ja nie lubię się prosić o jakieś wsparcie, ale właśnie to wsparcie pomaga mi kontynuować serię. Wychodzić w plener, jechać, opłacać sprzęt, to paliwo, montaż i tak dalej. Spłacać kredyt za sprzęty, a nie tam nazywajmy rzeczy po imieniu, no. Dobrze, fantastyka, no wiem o co chodzi, no. No moi drodzy, no chyba się tam w większości przypadków zrozumieliśmy. Ja rozumiem, lektury szkolne to będzie też chyba temat na inny podcast, ale ja rozumiem wasz punkt widzenia jeszcze. Jeżeli ktoś jeszcze ma życzenie zadzwonić, coś o coś dopytać, no to bardzo chętnie. Myślę, że ten temat to też jest taki temat, którego nie da się szybko rozwiązać, ale spuentowałbym go tak, że po prostu się nie dzielmy. I pamiętajcie to, co powiedziałem, że to nadawca, a nie odbiorca jest winien. Czyli jeżeli nie jesteście w stanie dogadać się z kimś, kto czyta literaturę piękną i czujecie awersję do niego, bo tak to jest w stereotypach, no to jest jego wina. I to, że ja właśnie czytam takie książki, to nie znaczy, że będę gardził czytelnikiem fantastyki. Nie, bo to może być osoba, która się nawet może lepiej, płynniej, fajniej wypowiadać, bo spotkałem się z takimi osobami, które chłoną tylko fantastykę rozrywkową, a po prostu potrafią pięknie, wciągająco, fascynująco, interesująco opowiadać o książkach. Więc nie ma znaczenia, co czytacie, a najlepiej to właśnie ja. Trochę z tego pieca, trochę z tego pieca i wtedy jest taki najlepszy złoty środek. O. Ale syndrom KWD jest zły i ja będę go zwalczał na każdym kroku, gdzie będę go widział. Jest potrzebna, oczywiście, tak jak powiedziałem,
elitaryzm i to takie akademicka, filologiczna, literaturoznawcza rozmowa o książkach, ale uważam, że w dużej mierze trzeba się tym bawić. Trzeba się tym bawić i doszukiwać się właśnie rozrywki w tym wszystkim. Ja staram się to robić. Jeżeli czasem tego nie widać, to przepraszam. Jeżeli wjeżdżam na te tony właśnie takiego zarozumialca, to też przepraszam. Nie taka jest moja intencja, może za bardzo chcę być poprawny, bo też czasami są na mnie takie nakładane wymagania od innych odbiorców, ale staram się słuchać głosu większości, czyli tych z was, którzy się świetnie bawią. I na tym poprzestańmy. Więc kto ma kij w D, to teraz może go wyciągnąć i wyciągnąć dla siebie wnioski z tej rozmowy i widzimy się i słyszymy za tydzień, moi drodzy. Mam nadzieję, że Krzysiek Piersa tutaj został postawiony już przed faktem i może weźmie udział za tydzień w rozmowie o pewnym środowisku trudnym, które też ma kij w D, niestety, a nie powinno mieć. Ono szczególnie, no ale cóż. I zachęcam was, żebyście wpadli do mnie, gdzie? Na TikToka, bo powiem wam, że przed tym live'em właśnie ostatnią stylówką była ta koszula. Czekajcie, czy ja tu mam TikToka? No, widzicie tam na czacie TikToka, to wpadnijcie. O, ile już wyświetleń TikTok nawalił. Nieźle. Chyba się podoba. To sobie możecie po live'ie możecie wpaść i zobaczyć. Okoń nagrał dla was. No i subcio. Kto jeszcze nie zasubskrybował, nie dał łapki w górę, to ostatnia szansa. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli to zrobicie. A jeżeli nie, to trudno, też się nie obrażę, bo jestem wyrozumiały. Bo nie chcę powiedzieć zarozumiały, więc wyrozumiały to jest lepsze słowo od zarozumiały. Moi drodzy, mam nadzieję, że miło było spędzić ten czas ze mną. Mi było miło z wami. Nie wiem, czy mam przygotowaną jakąś, jeszcze nie mam żadnej końcowej belki przygotowanej, ale cieszę się bardzo na to spotkanie z wami i już wyczekuję kolejnego za tydzień. Mam nadzieję, że również dojdziemy do fajnych wniosków i oczywiście, no, ta rozmowa z wami mi dużo dała, więc bardzo wam dziękuję i wychodzi na to, że ja nie mam chyba syndromu kija w D. Nic mnie chyba nie uwieram, nic tam. Więc jeżeli nie mam, to bardzo się cieszę, że cały czas mnie macie za autentycznego, wiarygodnego gościa, który czasem posmęci filozoficznie, a czasem się powygłupia na TikToku czy w swoich filmach na YouTubie. Subskrypcje już od 2 lat. Wow, od 2 lat. No i to piękne i miłe. TikTok nie działa? No to przesyłam, ale można znaleźć klikając okoń w sieci. Chyba ten link powinien zadziałać. Otwórz stronę, no. No powinien. No dobra, moi drodzy, to były to buziaczki, papa, do następnego i idę się przebrać swoją piżamkę, może nagram jakiś film w piżamce następnym razem. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem i do następnego.